Program jest czteroletni, bo tak też oczywiście wymaga tego ustawa o ochronie opiece nad zabytkami, według której, zgodnie z którą ten program powstaje. On w tej chwili jest poddany konsultacjom społecznym. Te konsultacje będą trwać do 14 czerwca. Oczywiście czekamy na Państwa uwagi drogą elektroniczną, drogą pisemną można składać te uwagi do 12 czerwca, również w siedzibie naszego wydziału przy ulicy Szpitalnej. I zaplanowaliśmy oczywiście tutaj, jako miasto Opole, szereg zadań, które będą służyły ochronie dziedzictwa kulturowego naszego miasta, ochronie zabytków. Są to zadania zarówno dotyczące zabytkowej tkanki miejskiej, jak też zadania związane z edukacją, upowszechnianiem wiedzy o naszym dziedzictwie kulturowym, również tworzenie różnorakich programów edukacyjnych w szkołach, między innymi dla szkół, dla młodych ludzi, w których będzie podkreślona waga tego dziedzictwa, oczywiście również jak gdyby połączenie tego również z tożsamością naszą regionalną. I wśród oczywiście ten program zawiera również szereg konkretnych działań, które zostaną wykonane. No, pierwszym z nich już jest między innymi właśnie zakończona inwestycja, przebudowa fontanny multimedialnej tutaj przy stawie zdamkowym. Jest to również uwzględnione w programie, dlatego że ta fontanna, cały staw znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w strefie A, więc wszelkie działania były również uzgadniane z Wojewódzkim Opolskim Konserwatorem Zabytków. Ale tak jak mówię, tych zadań jest więcej. Większość tych zadań jest przewidzianych w okresie czteroletnim, tak jak funkcjonuje ten program. Między innymi dotyczy on dwa zadania związane z mostami w Opolu, z renowacją zabytkowych mostów nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Katedralnej, w ciągu ulicy Zamkowej, czyli tu, gdzie się teraz znajdujemy. One również przejdą renowację zgodnie oczywiście z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto oczywiście jako miasto zamierzamy wspierać właścicieli zabytkowych obiektów, kamienic i kontynuować dotacje w tym zakresie na renowację właśnie tych zabytkowych budynków. Są to oczywiście różnorakie zadania, czy renowacja, remont elewacji, dachu i inne tego typu działania, które są również wymienione w ustawie o ochronie opiece nad zabytkami. Natomiast do takich działań również należy renowacja obiektów małej architektury zabytkowych, na przykład kapliczek, czy innych elementów, detali architektonicznych zabytkowych, które znajdują się w mieście, a także między innymi chcemy podejmować dalej działania związane z renowacją zabytkowego cmentarza przy ulicy Wrocławskiej i to zarówno oczywiście w sferze renowacji zabytkowych nagrobków, jak też i między innymi również wspieranie działań społecznych, które mają na celu również renowację i ochronę tego miejsca. Tutaj również Zakład Komunalny przewiduje inwentaryzację zabytkowych macew na cmentarzu żydowskim przy ulicy Granicznej i rzeczywiście tych zadań mogłabym oczywiście dalej wymieniać. Jest to kontynuacja renowacji, zachowania zabytkowych murów miejskich, które są dla nas bardzo istotne i cały czas prowadzone są tam prace związane z odwilgocaniem i zachowaniem właśnie tych murów dla dalszych pokoleń. Także prace wspierające oczywiście działania katedry, aby umożliwić prezentację tych wyjątkowych odkryć archeologicznych, które niedawno są odkryte w naszej katedrze. I szereg oczywiście innych zadań, między innymi również stały monitoring, konserwacja zabytkowych parków miejskich znajdujących się w strefach konserwatorskich i gminny program zakłada ścisłe współdziałanie właśnie tu w zakresie zarówno krajobrazu kulturowego, jak i krajobrazu przyrodniczego, ochrona oczywiście zabytków przyrody, więc rzeczywiście jest to dla nas bardzo, bardzo istotne i tak jak mówiłam, dotyczy ten program zarówno właśnie wspierania obiektów, jak i tych wszystkich działań właśnie upowszechniających wiedzę o naszej historii, o naszym dziedzictwie kulturowym.